16 maja 1839. Afrykańskie słońce nęka srodze naszą wyprawę, nie dając nam za dnia ani chwili wytchnienia, przez co wykopaliska musimy prowadzić dopiero po zmroku. Pozostaje dla mnie zagadką, jak profesor Herbert zdołał namierzyć to miejsce pośród tych pustych równin rozciągających się wzdłuż i wszerz. Ponownie spytawszy go o grobowiec, opowiedział mi legendę o Tin Hanan, naszej matce. Historia ciekawa jest sama w sobie, to prawda, jednak nie mogę wyzbyć się wrażenia, że profesor nie mówi mi wszystkiego. Jeszcze tego samego wieczora odkryliśmy korytarz, tunel pod wydmami, prowadzący do jakiejś pokrytej piaskiem kamiennej struktury. Profesor był pewien, że był to poszukiwany przez nas grobowiec, to też kazał innym oczyścić drogę, mimo iż ciemna i lodowata noc nie sprzyjała dalszym pracom. Nazajutrz zbiorę swoich ludzi i zapuścimy się głębiej w korytarz prowadzący do starożytnej kamiennej struktury. Liczę, że uda nam się odnaleźć komorę grobową. Bez względu na to, co profesor próbuje przede mną ukryć, ekspedycja powinna być owocna. Być może odnajdę coś, co będę mógł zabrać z powrotem do Londynu i do Muzeum Brytyjskiego. 17 maja 1839. Moje ręce drżą, gdy próbuję coś napisać. Niemniej czuję, że muszę udokumentować swoje poczynania, bowiem nie chcę, by pamięć mnie zawiodła, gdy odłożę pisanie na później. Dziś zebrałem ludzi i weszliśmy głębiej w odkryte wcześniej starożytne przejście. Nasze pochodnie ledwie tliły się w wilgotnym, podziemnym powietrzu. Moi ludzie robili się płochliwi i przesądni. Kłócili się między sobą, a mnie ich niecodzienne niesnaski też zaczynały wytrącać z równowagi. Zebrałem się w sobie, by ustawić ich do pionu i kazałem im schodzić głębiej po stromych zboczach i połamanych stopniach. Zdezorientowało mnie to prymitywne, wyżłobione przejście. Wyglądało na znacznie starsze niż struktura z IV wieku, którą spodziewaliśmy się tam zastać. Kręta ścieżka doprowadziła nas do ogromnej komnaty, której ściany wyłożone były posągami, których pochodzenia nie byłem w stanie zidentyfikować. Nigdy nie widziałem czegoś podobnego. Jednak mimo to nie mogłem oprzeć się wrażeniu, że te posągi wydają mi się dziwnie znajome. Ta myśl do teraz wciąż przyprawia mnie o dreszcze. Na drugim końcu komnaty zalegała potężna kamienna płyta, która blokowała dostęp do tego, co mogło znajdować się za nią. Wydałem swoim ludziom rozkaz, by unieśli kamienną płytę. Kiedy przepychałem się przez wąski korytarz, płyta nagle się osunęła, zamykając mnie po drugiej stronie. Zostałem uwięziony. 17 maja 1839. Miałem wrażenie, że łomotałem pięściami w ten przeklęty głaz przez całą wieczność, aż w końcu zdałem sobie sprawę z beznadziei mojej sytuacji. Zostałem uwięziony na dobre. Runąłem na ziemię, z trudem łapiąc powietrze. Musiałem się skupić. Wtem ujrzałem nikłą, niebieskawą poświatę. Nie miałem sił, by unieść swe zmizerniałe ciało, ale zacząłem czołgać się w stronę tego niezwykłego światła. Ono czekało na mnie, wołało mnie, uwięzionego wewnątrz czarnej pustki. Wyciągnąłem ku niemu ręce i zakryłem je dłońmi. Następnie światło wyrwało mi się z rąk, zaczęło iskrzyć jasnym blaskiem, a ja zacząłem przeżywać obce wspomnienia o spiralnych wieżach, niekończących się pustyniach, niemożliwych kształtach geometrycznych. Następnym, co pamiętam, jest chrobot podnoszonego kamienia i głosy Arabów, którzy ciągnęli mnie w bezpieczne miejsce. W dłoniach kurczowo trzymałem połamane kawałki dziwacznego artefaktu.